Cześć wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do Resident Evil 4 Separate Ways. Ostatnio byliśmy tutaj i zatopiliśmy epicki frachtowiec militarny, który z jakiegoś powodu tu był. I kupiliśmy kuszę, to jest, nie wiem, istotniejsze. Idziemy powstrzymać... O nie, koniec miejsca, god damn it. Idziemy powstrzymać zabójstwo Leona Kennedy'ego. To jest nasz cel. A no go handlo, zobaczmy. O! To eksplodujące bełty! No, no to teraz to jakby to teraz rozumiem. Czy to jest, czy to jest opis? Tak, proszę, jest i opis. Awesome, super, czyli dosłownie mamy kuszę strzelającą granatami. Liczyłem, że będę w nim pruł do rzeczy i jakby będzie takim zabawnie, ale w takim razie wolę zostawić to na cięższe czasy. Pierdzielaj. Dzik, dzik, dzik. Słyszę grującą elektryczną pałkę. Dobra. Muszę wystrzelać trochę pocisku z shotguna, bo jakby come on. Zajmuje mi tyle miejsca w ekwipunku. O kurwa, to więcej pocisków do shotguna. Fuck my life. Dobra, wrzucę to tutaj i będę udawał, że tego tutaj nie ma. Tak, discard, discard. Au! Moje ramię! W sensie, tak. Poważnie, Ada. Poważnie, jakby obróciłaś się i... Och. Ada. Zabieraj swoją wibrującą pałkę. Coś jeszcze? Nie? I dobrze. Zamknięte z drugiej strony. Cudownie. Sayonara. Come on. Dobra, czas. Nie, ten go się zapisał. Dobra, teraz czas na kuszę. Świetnie. Jest. O, wow, to było całkiem spoko. Bup. Dobra, flashbang może? Tak, 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 tak. Dobra, okej, okay, it's fine. Mój Boże. Totalny kurwa chaos. Auć! Piechujki. O, dobra, zjem sobie ten spray. Nie. O, o to chodziło, dobra. Superancko. Lubię twoje... Och, cholercia! Panikuję. O, bullshit! Nie masz głowy, nie można atakować bez głowy. Takie są zasady Resident Evil. Ustalone przez naszego Boga i Mistrza. Tego takiego gościa, który zrobił Resident Evil 1. Znana osoba, na pewno słyszeliście. Akurat teraz nazwisko mi się... Ten... umknęło. Potem zrobił The Evil Within. Tak, właśnie o nim mówię. Co to jest za chaos, od kiedy jestem w tej strefie? Jakby czemu jesteśmy w jeszcze bardziej wojskowej Call of Duty pseudo grze niż w przypadku końcówki kampanii Leona? Nie sądziłem, że się da, a jednak się kurwa da. Chciałem nowych stref, to kurwa mam. Jest gorzej niż w starych strefach. A ty czemu na mnie się patrzysz i się uśmiechasz, łysolu, ty głupi, zapuść włosy albo umrzyj w ogóle. Kamero, jakby czemu jesteś tak nisko? Znaczy, tak wysoko właśnie. Przeładowanko. I co mogę jeszcze zrobić fajnego? A, mogę jeszcze przeładować to.
Która nie wiem jak nasze iście przez te wszystkie strefy ma. O mój Boże, jest on za mną, prawda? Czas na naszą nową kuszę. Nie jak iście przez te wszystkie strefy ma pomóc Leonowi, ale ufam Ejdzie. Okej. Ta kusza ma pierdzielnięcie, to mega dobry kill. Jednak nie ufam sobie na tyle, by... Bardzo ładnie stoisz z tą kuszą, bardzo ładnie z tym wyglądasz, na pewno. Nie mam do siebie na tyle zaufania, żeby chodzić z nią na stałe, bo wiecie. Gotów coś mnie wystraszy, pociągnę za spust, prosto sobie pod nogi, eksplozja. To nie taka bum bum fajna eksplozja, tylko taka bardzo w zasadzie... Au, umieram, cały mój pasek zdrowia eksplozja. Muszę przestać to robić, mam na tyle amunicji, że nie muszę bawić się w dziganie gościa 20 razy, żeby zginął. Jump down, tak? A, wow. Właśnie zdziwiło mnie, gdzie tu jest jakby zeskok w dół w tym zeskoku w dół. O! Dobra, jakby to teraz załatwić, zrobił to tak. Okej. To dla was. O! Jeszcze żyjesz! Chryste, panie! Ja bardzo dobrze zniosłeś ten prezent. Liczyłem, że się nie podniesiesz. Słyszę cały czas strzały z kuszy za mną, ale... By the way, opuściłem jakby na samym początku skarb. Fuck. O! Tam jest gościu kusznik, człowiek mękusza. Okej. Okay. Czy mogę otworzyć? Tak, mogę, dobra. Dobra, wrócimy potem. Spoko. Wrócimy potem skarb, bo nie wiem, jestem łasny na kasę. Co ty... Nawet nie wiem. Jezu Chryste, kamero, proszę, przestań dostawać, kuźwa, nie wiem, jakiegoś dziwnego pierdolca wysokościowego. Jestem na odpowiedniej wysokości, I guess, jakby... O mój Boże, gdyby kamera nie miała takiego downa w tej grze, ale by się fajnie oglądało to wszystko i szukało tych skarbów, nie? W sensie ja wiem, że Ada ma bardzo ładne plecy i wszystko inne też ma bardzo ładne. Dobrze, dziękuję. Tak, to ostatnie oko kota, tego opchnąłem tak, nie wiem, godzinę gry temu, tak więc no... I tak mi się to nie przyda. I tak mamy dość kasy, i tak mamy dość ammo, o cześć, auć. Mam dosłownie kupioną każdą broń... O, wow, urwałem ci głowę, jakiem to było epickie. Każdą broń w grze, w sensie w tym scenariuszu i nie trzeba mi więcej niczego, tak więc jakby whatever. I tak wszystko skończyło się dobrze. Tak, tylko mówię dla tych wszystkich osób, które pewnie będą mnie wyzywać, że sprzedałem coś, czego nie miałem sprzedawać. O, okej. What the fuck? Najwidoczniej tuż za tym oknem była ta sieć. Nie wiem, magazynów najwidoczniej. Jasne, super. O, tu kolejne oko dla kota? A no tak, bo miałem tylko jedno wcześniej szlak, by to... Taka fortuna mi koło nosa przeszła. Czy mogę otworzyć szafkę? Mogę. Patrzcie, tu granat. Coś jeszcze do otwarcia? To? Bum, to więcej bełtów wybuchowych. Cudowna sprawa. Bardzo podoba mi się design tych bełtów. Fajna rzecz. A, dobrze, no tak, tutaj... Leon i Ashley bardzo ładnie się wspólnie bawili przy pomocy buldożera. Pamiętam. O! Ogólnie wchłoniemy sobie jedną z tych roślinek. Z tych mieszanek. O! Bardzo ładnie. No dobra, no to ruszamy dalej w ten szalony świat, prawda? Cóż mnie czeka? Cóż przede mną?
Ale chaos w tym ekwipunku. Gdy grzebanie w nim nie było takim utrapieniem, to bardzo chętnie bym go ogarnął, ale wiecie, tak mówię, utrapienie. Sorry. Nie sorry. Yo. Wysadzanie ich tymi bełtami jest zbyt zabawne, żebym sobie to odpuścił. Okej, gotowe. Czy to będzie ostatni rozdział? Tak, to może być ostatni rozdział, jakby się na tym zastanowić. Wait a second, what the fuck? Jakim cudem ja opuszczam te wszystkie skarby, jakby, och. Wiecie co było fajne? Minimapa. W sensie i tak mam, wiecie, to jest... Ja wiem, że okej, minimapy i radary i inne zmysły, nie wiem, wykrywające rzeczy, mam złą opinię w grach, ale to jest takie, wiecie, nie wiem, pomyślmy o tym logicznie, w sensie i tak mam dostęp do dużej mapy w każdym momencie gry. W każdym momencie gry mogę otworzyć mapę i zerknąć, co gdzie jest droga i tak dalej, więc jakby czemu po prostu w takim razie nie wyrzucić jej na ekran? Ta gra ma tak drętwe modele postaci, tak drętwe sterowanie, że jakby... To nie tak, że imersja ucierpi, to nie tak, że starałem się tutaj, nie wiem, że Capcom Net w czasach, kiedy ta gra wychodziła, starał się jakiś chociażby względny fotorealizm czy coś takiego. Oj nie, jakby definitywnie nic takiego się tutaj nie działo. Więc jakby... patrz, minimapa. O, wow, skąd się tutaj wziąłeś? Więc jakby to by pomogło. W sensie to jedna z wielu rzeczy, której by to coś pomogło w tej grze, bo wiecie, szybszy sposób zmiany broni, taki bezpieczny do ekwipunku. Lepsze rozłożenie fabuły. No jakby można by wymieniać, nie? Ale jakby, wiecie, takie pierwsze rzeczy do komfortu rozgrywki, tak powiedzmy, które przychodzą mi do głowy. Ale jak wiecie, co chwilę przerywam akcję, wchodzę, sprawdzam, czy gdzieś nie ma skarbu, jakby, to jest mętne. Słyszę Leona. Przeczuwam quick time event w tej scence. Dobrze się spodziewałem. Dalej trzymam ręce na odpowiednie klawisze, bo dalej nie wiem. If it isn't the bitch in the red dress. Looks like we have the upper hand here. You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? You knew each other? More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. Jakby Ada na swoich podsumowaniach rozdziałów wygląda, jakby właśnie brała udział w sesji zdjęciowej do jakiegoś magazynu dla pań. Albo dla panów, zależy jak na to patrzycie. Leon S. Kennedy. Perhaps the most essential part of this mission. This story wouldn't be complete without him and his formidable survival skills. He has what it takes to survive against overwhelming odds. I've seen him do it before. And he's improved since then. Practically a genius, he has smarts and he knows how to use them. On top of that, his service as a government agent has toughened him up.
I'll work behind the scenes to make him think he's the primary player here. Though it may be naive of me to think that'll be easy. Considering the involvement of both Sadler and Krauser, the possibility of unforeseen problems is there. But I need him in the supporting role for me to achieve my goals. I'll do whatever it takes to keep him in his place and make this all go smoothly. Ponownie brzmi tak podtekst. Of course, his role didn't exist at all until a few months ago. Back then, my role was much simpler too. But that was before the president's daughter was abducted and Leon was dispatched alone to find her. Talk about a major script revision. I don't think I need to worry. Leon's been through worse and always comes up smelling like roses. His consistent luck is part of the reason why I have absolute and unshakable faith in my vision of what's in store for him. Yep, czyli w dalszym ciągu właśnie Ada ma swój soft spot dla Leona. I co prawda uważa go, że aktualnie ma tylko, nie wiem, swoją rolę do odegrania, że jest jedynie pionkiem na szachownicy, aktorem w przedstawieniu i tak dalej, to w dalszym ciągu w pewien sposób podziwia go. Dobra, zapiszemy jasne, spoko. Nie mam pojęcia, który save był gdzie, tak więc zapraszam od nowa. No dobra, rozdział szósty, a piąty dopiero, no tak. Dopiero, w sensie to końcówka już, tak więc no. Oto Mike, zaraz umrze, tylko nie Mike. Report, time is almost up. Klaus is dead. Really? Leon doesn't die easily. That's fine, we can use him to clean up Sadler for us. We'll let them fight it out. Neither one of them will manage to come out unharmed. Easier said than done. Either way, it's your job to clean up what's left of them when the fight is over. Don't forget who is running the show. Whatever happens, we can't let either of them live to see tomorrow. Our goal is to retrieve the sample. Take out anything that might interfere with our plans. Wesker przypomina Aidzie o swojej roli. Że to ona ma być tą, która... O, zyskaj próbkę. Okej, czy to może być ostatni rozdział. To ona ma być tą, która posprząta ten cały bajzel. To ona ma pilnować, żeby wszystko działo się wedle ustalonego planu i tak dalej. Dobra, i przechodzimy do najbardziej Call of Duty'owej wersji tej gry, części tej gry. Ponownie. A dobra, co my tu mamy? Kasy jeszcze sporo. No i sporo skarbów. Mógł uzupełnić tego kota w całości generalnie, jak widzicie. O kurde, i patrzcie, nie mogę powiększyć walizki i zabrać mapę. To jest dziwne, bo wiecie, w sumie to ostatni rozdział. Ale dobra, wezmę tą mapę, jasne, spoko. A, mógłbym sprzedać trochę ammo i wtedy kupić w sumie walichę. Dobra, nie głupie. Pociski do shotguna. Chociażby. Mam ich 50. Bez problemu mógł pozbyć się 20. Pewnie ugryźmy to w tyłek, no nie? A, jeszcze za mało. Myślałem, że było 7200. Dobra, okej, okay, to oddajmy się nie mojej manii posiadania wszystkiego w równych liczbach. O, i proszę bardzo, daj, nie muszę tego kontynuować. Bup. O tak. O, dobra, okej, okay. Kryzys zażegnany, wszystko posprzątane, jak widzicie, teraz jest to ładnie i przejrzyście. Dobra, teraz czas na przeładowanko broni i możemy śmigać dalej. Okej, okay, wszystko gotowe. No to co, kusza w dłoni, lecimy, nie? Czy ta kusza ma jakiś fajny opis w sumie? A, eksamin. Standardowy pistolet kusza, no okej. Okay. Samo stwierdzenie pistolet kusza brzmi ekstremalnie standardowo, ale ja tam... Ja się nie znam. A nie, to będzie marnotrawstwo. Lubię sobie strzelać, ale nie aż tak bardzo. Snajperka za to z drugiej strony.
Ten gościu ewidentnie miałby w ogóle wyskoczyć jakby na mnie z rogu i mnie wystraszyć. O, skąd się tutaj wziąłeś, frajerze? Dobra. Czas na kuszę, więc. To jest odpowiedni kaliber na tego gnojka. Satysfakcjonujące, prawda? Czy tylko ja tak uważam? O, super spray. Okej, przyda się niewątpliwie. Czy mogę tutaj przeskoczyć? Nie wiem, wejść do środka? Nie, nic, absolutnie. Oj, 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 to ja uciekam na górę. O ile Ada mi pozwoli. O, dziękuję. Złapcie mnie, jeśli potraficie, gnojki. O! All already dead. O, co to? Blue eye. No dobra, okej. Jakby to wiem, że to jest kolejna część setu do jakiejś tam większej pierdółki, jeśli chodzi o... o skarby, ale... Co tu zaszło? Dobra, więc tak, pociśniemy tutaj combo. Shotgun. Topór, dobrze, tak, to była część mojego combo. Granada. I nóż. A nie, dobra, nóż był zbędny. Dobra, no to tutaj, bang. Stary nie stał, nieważne. Jesteś bardzo miły, że rzucasz swoich kumpli jakby tym dynamitami, nie? To jest fajne. Dobra, okej. O, właśnie dlatego nie zjadałem tej mieszanki, ponieważ... O nie, szlak to druga mieszanka, myślałem, że to było czerwone ziółko. Czemu mi się przewidziało? What the fuck? O, jest i czerwone ziółko, proszę bardzo. Chcę to mam. Na zawołanie. Okej, superancko. Pozamiatane. Nie takie satysfakcjonujące jak headshot, ale też daje radę. Czemu ta bardzo wolno spadająca beczka eksplodowała? O, cześć, skąd się wziąłeś? Teraz czas na... Wszyscy są martwi? Koniec spadł za mną, prawda? A proszę. To Pablo, Esteban i Sanchez. Moi trzej ulubieńcy. Bardzo ładnie. Come on, daj mi spokój, jakby... O. Normalnie, gdybym miał granat, to rzucałbym mi granatami, ale w sumie jakby... What ever. Naprawdę, jakby to ten, to jest... Tak to będziemy tak to rozegramy? No dobra, okej. Przyszedł kolejny. Proszę, nie wstawajcie.
Czy możecie jakby skończyć? Proszę. O, come on, następni. Jak na posiadanie tak kosmicznej przewagi, jak... O, cześć, okej. Jak wiecie, bycie nade mną i taka przewaga liczebna, to wyjątkowo słabo wam idzie ta pułapka. Okej. No i oczywiście, jak to bywa z tymi drzwiami w siedzibach zła, były podpięte do ostatniego sojusznika. Oczywiste. Cały czas słyszę gościa z kuszą i jakby jego odgłos nie daje mi spokoju. A tam jesteś, Flapsie. Nawet nie będę cię dobijał, nie warto. Żyj w ten sposób i nie wiem, roznoś daje plagę. W końcu jeszcze mamy, nie wiem, całą serię Resident Evil do uciągnięcia. Te plagi muszą się jakoś rozprzestrzeniać, prawda? O nie, i tak muszę go zabić. God damn it, najgorzej. Zdecydowałem się, że już go oszczędzę, dam już mu rolę w całej narracji uniwersum Resident Evil, a tu proszę, jednak śmierć. To salto na końcu było totalnie zbędne, Ada. Aczkolwiek całkiem zarąbiste, to się przyznam. Bang. Let's go. Come on, dajcie mi spokój, chwilę. A, zero skarbów, super, tylko w takim razie mogę po prostu iść i robić rozpierdziel. Dosłownie, to wiem, że wracam do tematu, ale why not, why the fuck not. Ada w tej sukni, w tych kuźwa koszarach i tak dalej wygląda, jakby gra miała tutaj zupełnie inną skórkę do niej, bardziej dopasowaną, ale wiecie, ja już ukończyłbym grę i jakby ta suknia była jedną z alternatywnych skórek, wiecie, takie bekowe skórki dla postaci, które czasami dostajecie za osiągnięcia w grze albo są jako płatne DLC. Wiecie, o co chodzi, dosłownie mam taki feeling, patrząc na nią w tej sytuacji, w tej sukni. O, cześć! Mamy sam na sam, widzę, co? O, wiecie co? Zjemy sobie to. A gdzie jesteś, kolego? A tu. Nie wstawaj, nie wstawaj, nie wstawaj. Ja lubię mój wesoły kącik. Pozwólcie mi z niego nie wychodzić. Czy tutaj bezpiecznie? Czy on, ten gość jest martwy? Tak, jest martwy. Trochę nie wiem, gdzie jest ziomeczek. A, tam jest ziomeczek z miniganem, okej. Stój, ja pierdolę. Niejasne, nie wiem, loty pocisków, niejasna kamera. Super. Dobra. Co mam teraz zrobić? Skończ, dziękuję. Nie wiem, gdzie on jest. Dobra, tam jest. Przeciwnicy z bronią palną w Resident Evil działają dopiero w szóstce na moje. W piątce też są totalnie do dupy. Jakoś coś w tym modelu rozgrywki, coś w tej kamerze absolutnie nie pasuje mi do unikania ognia broni palnej. Totalnie. Nie potrafię nawet tego zbytnio określić zbyt dobrze, aby ubrać tego słowa, ale coś mi tutaj bardzo nie pasuje. Dobra. Everybody's dead. W sensie mam nadzieję, w sensie muzyka trwa, ale chyba w tym momencie jakby muzyka już nie jest dobrym wyznacznikiem. A.
Muszę zacząć używać TMP. Nawet to, jak suknia Aidy zachowuje się na przykład podczas wchodzenia na drabinę, jest dziwne. To jest, nie wiem, jakby wiem, że uwiesiłem się tego tematu, ale come on. I naprawdę to podsumowaniem tego nie jest to, że chciałbym zobaczyć Aidę w, nie, w jakimś opiętym skórzanym stroju czy coś takiego, ale jakby po prostu wyjątkowo nie leży mi to w sytuacji. W szóstce Aida wygląda fajnie podczas swoich misji. W dalszym ciągu ma definitywnie swój styl. Dalej nosi swój jakby, nie wiem, główny kolor, czyli czerwony, bo to jest najbardziej kojarzony z tą postacią kolor w Resident Evil. Ale jakby, nie wiem, ma ten, nie wiem, zachowuje dobrze ten image, nie wiem, tej właśnie secret agentki. Specjalnej agentki, pani szpieg i w ogóle. Wrąbałem te drzwi zawiasów cudownie. A jednak, nie wiem, jest lepiej dopasowane, wszystko jest lepiej dopasowane do sytuacji. Uwielbiam to, że generalnie w tej grze o zombie, o akcji, o eksplozjach głównie komentarz poświęca na narzekanie na niewłaściwy strój bohaterki, jakby... To ja, witajcie na moim kanale, jeśli jesteście nowi. To jest typ komentarza, który, no, będzie was nawiedzał do końca życia. Albo póki nie odsubskrybujecie kanału. Z jednej strony kusi mnie, żeby w tym odcinku dokończyć ten Separate Ways, ale z drugiej strony trochę nie wiem, ile czym tego zostało, bo ten tutaj obszar, przez który właśnie teraz przechodzimy, on wydaje się całkiem długi, ale dobra, niech stracę. A mówiąc niech stracę, mam na myśli, niech renderuje to potem przez 4 godziny czy coś takiego. Ale idźmy do końca. No, widzę gościa z rakietnicą. Dobra. Ten gościu bardzo chętnie by mnie tutaj postrzelił, prawdopodobnie się bym go zostawił. A, check. O. Aida nawet nie wie, o mój Boże, jest coś, czego Aida nie wie w tej grze. Fascynujące. That's cool. Czy ja znajdę tą dziwną lampę jakby do tego, do tych wszystkich klejnotów? Bo w sensie z wszystkich, do tych dwóch klejnotów, bo póki co mam dwa z trzech. Ohohoho! O kurde, tego się nie spodziewałem, że będzie ich więcej. Się skończyła. Czyżby teraz, nie wiem, coś się działo? No dobra, zobaczmy, co się będzie działo. Gra daje mi amunicję, to jest zawsze bardzo dobry znak. W ogóle nie podpucha. Dobra. Przeładujmy broń, bo jakby wiecie, potem coś się wydarzy i będę musiał uciekać, albo szybko strzelać, ja spanikuję, nie strzelę, albo nie użyję złej broni, albo siądę po nieprzeładowaną broń. I będziemy mieli kłopoty, a tego nie chcemy. Up, bardzo ładnie. O, bardzo ładnie. A, no tak, zapomniałem totalnie o
mini arku w ruinach oczywiście, jakże mógłbym zapomnieć. O, no tak. Ej, czekajcie! Ada pokazywała nam już tą scenę. Leon, you okay? W swoich wspominkach. Yeah. What the fuck? Będzie quick time event, prawda? A nie, jednak nie. Naprawdę, teraz wiedząc o Aidzie jeszcze więcej, coraz jeszcze bardziej się dziwię temu, że podeszła do Leon tak blisko, wiedząc, że jest zarażony. We have to get that parasite out of your body. Yeah. But before that, I gotta save Ashley. Fine. Let's split up. Rozdzielmy się, choć, ale idźmy tą samą stronę. Bo z tamtej sytuacji nie było innego wyjścia. W sensie dosłownie, to jest jedyne wyjście z pokoju. Typowo, rozdzielmy się, ale jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie Leon będzie za parę chwil. Czekajcie, czy coś jest tutaj do podniesienia ciekawego? Tam jest coś dalej, dobra, to skoczymy po to. O, oh, come on. Jakby wiecie, gra przyzwyczaiła mnie do tego, że lokacje z handlarzem to lokacje bezpieczne. Więc teraz nagle, kiedy jako Ada spotykamy... Są za mną? Nie. Spotykamy wrogów w tych lokacjach, to jest mi, nie mogę do tego przywyknąć. Wow, ta ręka jest najwidoczniej nieśmiertelna, to bardzo silna ręka. Czy wytupacie w miejscach, panowie? Tak, wytupiecie w miejscu, wow. To ja ten, pozwolicie, że wezmę granat. O, ten regenerator wstaje, żeby potem walczyć z Leonem. Pamiętam to, okej. Okay. A jako, że wiecie, Ada nie ma... mój Boże, celownika optycznego. To znaczy, że jesteśmy bezpieczni. Ale tak, by the way, Ada powiedziała, że to ciało jest okropne, zwłaszcza jego usta wyglądają przerażająco. Dobra, wiecie co? Potrzymam te trzy klejnoty. Te trzy klejnoty potrzymam, bo ostatnie wszystkie zestawy sprzedałem i teraz wiecie... I tak kasy już mi nie potrzeba, bo mam absolutnie wszystko kupione. A po prostu jestem ciekaw, czy być może będę w stanie połączyć to w jakąś całość. Co to jest? O, proszę bardzo. Cóż za niespodzianka. Kusi mnie, żeby tutaj skończyć odcinek, ale dobra, nie, wbrew mojemu zdrowemu rozsądkowi pójdziemy dalej. To było totalnie zbędne. Co ja robię? Nie ten klawisz znowu. No dobra, bo to teoretycznie ostatni punkt jakby, więc zobaczmy. No dobra, co nas czeka? What the fuck? Przecież jakby to jest po walce z Leonem, więc jak co? Oh, Krauser, I'm sorry. I jumped the gun when I reported you dead to Wesker. A, czyli ostatnim wrogiem Aid jest Krauser. Byłaś pod takim kątem, że Krauser definitywnie widział pod twoją sukienką to i owo. Think of all the paperwork I would have to fill out if you were to show up alive.
Ach, tak, Ada w sobie tylko... By the way, lubię to, że Krauser nie powiedział ani słowa w tej konwersacji. Tak, Ada, mówiąc, że o, hej, posłuchaj, nie wiem, roboty papierkowej bym miał, gdyby się okazało, że jednak jesteś martwy. To było bardzo złe i niedobre i teraz muszę cię zabić, bo papierkowa robota. To nie tak, że uznaję go zagrożenie, wręcz przeciwnie, to tylko chodzi o robotę papierkową. Auci, auci. Nie, tak, ta szybka wymiana ognia, nie? What? Ej, to było bardzo nieuczciwe zagranie, gro. To było bardzo niefajne, bardzo mi się to nie podobało. W sumie to chciałem strzelać do niego, a nie... Ej, jakby czy mogę mieć interakcję, stary, jakby ten... O, dziękuję. Ogólnie chyba Ada jest niepodatna na własne wybuchy. To jest interesujące. A, mogłem kupić spray leczący. Zapomniałem na śmierć, że w ogóle Ada ma walkę z bossem na koniec. Nie wiem, gdzie nastąpił atak, ale atak się dział. Ach, szlak by to. Okej, okay, kamera pośmiertelna nie ujęła najważniejszej cechy Ady. Super. Wracamy do handlarza, kupimy sobie spray leczniczy. O, super, no tak, Ada nie jest w stanie zejść ze schodów, musi zeskoczyć z krawędzi. No tak, logiczne. Ogólnie, wiecie, jakby... Nie chcę brzmieć jak ten, który tłumaczy własną śmierć, bo nie tłumaczę. Wiem, że mógłbym to wygrać za pierwszym razem, jest to do wygrania. Jest to osiągalne, ludzie robili to przede mną, ludzie robili to na wyższych poziomach trudności, etc. Wszystko rozumiem. Ale po prostu, wiecie, patrząc na tym, na to, jakie ta gra ma sterowanie. Walka na tak bliskim dystansie. Nie mówię tu o Krauserze. Z absolutnie kimkolwiek w tej grze, to jest utrapienie. Nie z tak wolnymi obrotami kamery, nie z tym drewnianym modelem poruszania się. Nie, po prostu nie. To jest słabe i tyle. Tym bardziej jeśli ten cwaniak ma kurwa aż takie zadanie. Czyli dobra, okej, okay, teoria obalona. A ja się obalę. Sekunda, chłop... A nie, dobra, widzę, że ten Ada podejmie za mnie. Chciałbym wiedzieć, co się dzieje. Aha, sorry, memory. Będę mógł podnieść te rzeczy? Nie, nie, nie będę mógł. Okej, okay, super. To cię nie ruszyło najwidoczniej, dosłownie i w przenośni. Zapomniałem, że postacie są nietykalne, kiedy przechodzą przez cholerne płotki. Jak mogłem zapomnieć? Dobra, okej. Okay. Moja najpotężniejsza broń właśnie poszła. A, trzeba zacząć spamować. Ho, 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 chciałbyś, draniu. Chciałbyś. Chciałbym móc wklepać mu troszeczkę więcej ciosów zanim... O, dziękuję, właśnie tego potrzebowałem. To jest spektakl, nie? Ta walka tych drętwych animacji i złych ustawień kamery i Ady unikającej w nicość, to jest spektakl zwany jako Resident Evil 4, moi drodzy. O, okej, jest martwy. To był wyjątkowo żałosny krzyk. To jest podtekst. But I don't like it when men play rough.
I czy to był koniec? Czy to była faktycznie ostatnia walka z bossem? Bardzo ciężko mi to wyczuć. O, proszę, widzicie? Moje ten... Czyli najwidoczniej tak, skoro... Jeśli ta gra daje wam... nie wiem, coś do seta, to wiedzcie, że cały set się pojawi. Nawet jeśli to tylko mini scenariusz Eidy. Nie jestem pewien, po co mi to teraz, skoro już mam wszystko kupione, ale... Zaraz się dowiem, po co mi to teraz. Ano, welcome. Lubię to, jakim w ogóle filerem był Krauser w tym momencie. Tak na zasadzie jakby nawet nie odezwał się słowem do Eidy. Kurwa, sprzedałem zamiast kupić. Fuck. God damn it. Właśnie wydało mi się to dziwnie tanie. Ja nie wiem, co ta gra jeszcze mnie rzuci, więc wyposażonko. Hookshot. Yeah. I to chyba koniec, I guess? Ej, to też widzieliśmy w wspomnieniach Eidy. What the fuck? Soon harbor an awesome power. By the way, czy on nazwał moc wirusa Awesome Power, dosłownie, zajebistą mocą? Czy ja może źle usłyszałem ten tekst? Bo ja lubię to, że Sadler w ludzkiej formie może dodaszować do Leona z nadludzką prędkością i sprzedać mu puncha w klatę takiego, że rozwala się o przeciwną ścianę, a kiedy potem walczymy z nim, kiedy jest przemieniony, to jakby rusza się wolno, i jakby nie wydaje się aż taki super groźny. Jedyne co umie, to chlastać biczami jak 90% zarażonych w tej grze. Okej, czy ona walczy z ludzką wersją Sadlera, jasne. Spoko, I can take it. O Jezu Chryste! No, I can take it! O mój Boże, skręcił mi kark. Wow, okej, nie spodziewam się one hit killa. Lubię wibracje, które ma w sobie. O ty pizdo. O nie, proszę, schowaj go. Typowo, przemieniony Sadler to cieć. Nie wiem, Sadler w ludzkiej formie to boss. Jakby trochę nie wiem, co tutaj robić. Au. Czy ty mnie zbisz stopowałeś macką? Patrzcie, mamy tentakle z pod ziemi. Come on. Czy ja gram tutaj na czas dosłownie? Bo jakby... Zbytnio on... On zbytnio nie reaguje na moje strzały. Dzięki za opcję uniku, gro. Just saying. Don't be a stranger. A tak, dosłownie grałem na... To jest odtworzona animacja. Stary, jakby jestem na innym piętrze zupełnie.
Za blachą? O kurwa! Ale się wystraszyłem. Gdzie są moje jakby quick time eventy pod uniki? Tak tylko pytam, nie? Jakby... Ciekawe czy... Nie, to było zbyt proste. No tak, wiedziałem, że to było zbyt proste. Dobra, to podziałało troszkę. Zabieraj swoje obślizgłe macki z mojego wszystkiego. Lubię to, jak totalnie, nie wiem, Sadler niszczy, nie wiem, te wszystkie zakręty, mając swój boski dash. Ponownie quick time event, czekałem. O pierdol się pierdol. A! Uciekłem. Jakimś cudem. Masz jeszcze może drugą rundkę w sobie? Proszę, Sadler, umrzyj. Hopsa. No dobra. Mam wrażenie, że jakby gra mi tutaj sugeruje, bym coś zrobił, ale nie... Ponownie quick time eventu nie było, superansko. Ale troszeczkę nie wiem co. On przyjął nieco za dużo damage, jak na bossa, tego mam po prostu pokonać. Ponownie popełnię ten sam błąd i przyjdę tutaj. O, to nie był błąd, to mamy spray. Boom. O, super, przez ścianę. O nie! To nie ściana, to... To nie ściana, to naprawdę to okno. Ej, the out. Czy ja popełniam jakiś błąd? Okej, mamy empty, super. Tak, chwal się. Asem w rękawie. Czy ja to mu... Znaczy nie miałem tego przegrać, bo jakby... O! Jest! A, czyli najwidoczniej miałem strzelać cały czas w głowę po prostu, tak? I to odsłania mu słaby punkt. Okej, super. A, okej. Okay. Liczyłem na quick time event. Do samego końca liczyłem, a nie dostałem quick time eventu. Proszę. Mhm. A, drugi raz, co? Żadne nie spodziewa się dwóch macek na raz. Wal się, wal się, wal się. Czy ja mam jakoś ten... coś zrobić? Pomocy. Oho. O nie, o nie, o nie, o nie. O nie, za głęboko, o nie. No dobra, okej, okay, czyli... Mam strzelać w głowę. No dobra. Ta kusza nie była pusta, kiedy zaczynałem tą walkę. A nie, dobra, była, tylko ja po prostu znalazłem do niej bełty.
Headshoty chyba nie działają, mam wrażenie. Dobra, tak, super. Lubię, kiedy przestrzeliwuję rzeczywistość swoimi pociskami. W sumie to moimi pociskami, aby się na tym zastanowić. Spieprzaj. Wow. Plecami też, tak? Plecami też. Czy ja mam mu się dawać chwytać? I jakby dźgać go nożem w oku? To jest... Czy to jest odpowiedź? O, super. Ten płotek jest za dużym problemem dla Ada Wong najwidoczniej. Twoje maski wyrastają najwidoczniej również z kraty, takiej przeźroczystej. Okej. O, super, dobra, dzięki. Okej, jestem co najmniej zagubiony. Jestem naprawdę co najmniej zagubiony, jakby tak. Kusi mnie, żeby dać się chwycić. Ależ ty jesteś sprawny. Nie wyglądasz. Au, beach slap, okej, super. Ponieważ wtedy Ada jakby dźga go to w to oko w ustach. Lubię tą niekonsekwencję tych quick time eventów w tej grze, jakby w jednej chwili mamy quick time event, żeby uniknąć praktycznie wszystkiego, a z drugiej strony mamy, no mamy to. O! Cut! Pytanie znowu brzmi, czy bardziej warto strzelać w to, czy ciąć to? Filmowość, czy logika? O Jezu, nie wierzę, co spudłowałem. O, on też spudłował, więc jesteśmy kwita. O mój Boże, to jest taka fajna walka. Pewnego dnia. Pewnego dnia. Okej. Tak też można. Chryste, panie. Nie mam kiedy przycelować. Projektant tej sekcji zapomniał, że w tej grze... Goddammit. W tej grze wszystko zabiera sporo czasu, łącznie z podciągnięciem broni do oka najwidoczniej. Proszę, niech to się już skończy. Druga? Druga, haha. O kurde, trzecia, szlak. Czwarta, mój Boże, to jest kuźwa... O! Tego się często nie widzi. No więcej chyba nie masz, co stary. A jednak, proszę. Lubię to, że on puścił swoje maski jakby, wiecie, pod ziemię, ale wyrastają też z tej kładki, na której stoję. To jest spoko, jest fajne. O, cześć. Boże, proszę, proszę, daj się kurwa postrzelić. Stary, jakby daj mi zrobić cokolwiek. Nie mogę ci zadać ciosu, bo cały czas kurwa po prostu jesteś tu.
pomocy. O, nie, dobra, myślałem, że to ten, kolejna faza walki czy coś. Okej, strzelasz przez ścianę. Ulhaki, okej. Może shotgun lepiej podziała? O! Okej! Shotgun jest jego kryptonitem. Czyli dosłownie miałem wklepać mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo i jeszcze raz mnóstwo damage'a. I tyle. O nie, za tobą. Ada. Nie chcemy, żeby ta macka coś ci złego zrobiła, prawda? I obstawiam, że to koniec? No teraz jakby została już tylko ostatnia walka Leona? Ada! Better try a new trick, cause that one's getting old. Dobrze, że Sadler powiesił nad poduszkami, prawda? I've been better. What's so funny? Oh, I think you know. The American prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés. To musi być niewygodne, kiedy się coś je, prawda? Wcinacie sobie Big Maca i nie wiem, bułka wchodzi w oko. O, Ashley. Wow. Ashley dostała sekundę ekranu, czasu ekranowego. Czy to jeszcze gameplay? O mój Boże, to jeszcze gameplay. Bo fakt, że jakby jest, są tutaj, jest ta wygodnie umiejscowiona. Och, cholercia. Nie, dobra, shotgun jest lepszy. Czerwona rakietnica, idealna do wykończenia bossa, jaki opis mówi, nie? To jest to. Sobie, błagam, idź sobie, nie mam sobie czasu, naprawdę. Au. Pozwolę, że cię minę po prostu. Au! God damn it! A jesteście uparci. Hej panowie. Dobrze, oszczędzałem przez całą tą... Całe to playthrough te właśnie, wiecie, flashbangi, nie? To jest spoko. Tak? O tak, dobra, mamy to. No, w mojej walce z Sadlerem aż tak ci nie spieszyło, Ada. I kończymy szlachetną tradycję oglądania wcześniej wyświetlonych, prerenderowanych cutscenek. Sorry, Leon. Hand it over. Ada, you do know what this is.
Don't worry. I'll take good care of it. Ada! Here, catch. Better get a move on. See you around. I żyli długo i szczęśliwie. W sensie Ada, szczepionka, pilot helikoptera i helikopter. I to wszystko. Separate ways. Tak to określiłem na początku. Ta gra i tak jest za długa dla własnego dobra. A separate ways nie pomaga w tym zbytnio. Jakby fajnie, że to w końcu nagrałem, bo tak jak mówię, obiecałem to przy mojej pierwszej serii, nagrałem tego, ale teraz to zrobiłem i proszę bardzo, jest na kanale na wieki wieków amen, a przynajmniej dopóki nie wyjdzie remastera Resident Evil 4 i nagram go ponownie, bo tak robię, prawda? Ale no, nie daje nic znaczącego do fabuły, cały czas praktycznie od początku gra mówiła nam o tajemniczej trzeciej stronie konfliktu i w ogóle dobrze wiedzieliśmy, w sensie Leon de facto tego nie wiedział, ale każdy, nie wiem, gracz domyślał się, że trzecią stroną jest Ada oczywiście, pracująca dla kogoś wyżej, potem wychodziło, że dla Weskera, co stwierdzał już sam Leon, więc jakby okej, bujała się tutaj, tu pomogła, tu pchnęła, tu, nie wiem, zakratowała przejście, żeby Leon pozostał ładnie, wiecie, na drodze do celu i poza tym, well, nic interesującego. Nic to nie wniosło. Szkoda, że nie polecieli nieco większe różnice gameplayowe między Aidem a Leonem. Można było tutaj fajnie poszaleć, zrobić coś innego, pokombinować z tym jej hookshotem, czy coś takiego, ale nope. Nic, steruje się dokładnie tak samo. Ada może biega minimalnie szybciej. Okej. Okay. O, no tak, mam... A, w ogóle to nawiązanie do DMC. Tak, przejście... scenariusza Ady daje nam... odblokowuje nam wszystkie kostiumy. W sensie, na przykład jest chyba kostium gangstera dla Leona, jest to, o czym mówiłem podczas samego playthrough podstawki, czy jest kostium rycerza dla Ashley, który jest super przydatny, jeśli chodzi o granie na profesjonalu, ale poza tym, no cóż, to tyle. Dostałem jakąś, nie wiem, pogadankę z Weskerem na koniec? Nope, nic ciekawego. Więc okej, okay, dobra. To, na co tyle lat czekaliście, stało się. I no cóż, to ostatecznie kończy moje przejście Resident Evil 4. Assignment Ada mnie totalnie nie interesuje, Mercenaries nie nadaje się zbytnio pod serię, więc ruszamy dalej, ten styl ode mnie, dzięki za uwagę, trzymajcie się prótko, mam nadzieję, że całutka seria, zarówno główna kampania, jak i Separate Ways wam się podobało. No i do usłyszenia w kolejnych seriach u mnie na kanale. Bye bye.